Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No straszne jest to, co lewactwo robi Ameryce przez ostatnie lata. Dwa lata temu rozwalało Amerykę w ramach niby obrony bandziora Floyda, George'a Floyda, zawodowego kryminalisty, który chciał okraść, no, chciał dać fałszywe $20 Indianom w delikatesach hinduskich. No później policja go tam ścigała, trzymała legalnie, no bo to przytrzymanie tym kolanem, to było to, co się uczyli. Także przez dwa lata miasta płonęły. Ameryka lewacka wybrała Bidena. Biden wyprowadził wojsko z Afganistanu, zabronił wydobywania ropy amerykańskiej, pozwolił na wydobywanie ropy rosyjskiej. Spowodowało to najazd Rosji na Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. A teraz bandyci polityczni lewactwa wykorzystują skrobanki. Skrobanki w Ameryce do tego, żeby po prostu znowu palić Amerykę. To jest nieprawdopodobne, co komuniści robią. Nie dziwnego, że to w latach 1950 McCarthy ścigał tych wszystkich komunistów. No, Ameryka się budzi. Chyba znowu zaczną ścigać komunistów, no ale nie w sensie takim, że ich tam wybijać czy zamykać. Po prostu Amerykanie zaczną wybierać normalnych. Przestaną wybierać tych republikanów, którzy udają, że są republikanami, no i zaczną działać od poziomu rady szkolnej, poprzez miasto, poprzez stan, poprzez kongres. Z tymi skrobankami, no to tak jest, że w Ameryce tylko 19% popiera skrobanki w jakimkolwiek czasie, czyli w zasadzie pierwsze 3 miesiące, drugie 6 miesięcy czy 9 miesięcy. W Virginii tam jeden wariat, no to powiedział, że w zasadzie skrobanka może być godzinę po urodzeniu, do tego stopnia. Mississippi, to co jest teraz rozpatrywane w Sądzie Najwyższym, no to oni to w Mississippi chcą mniej więcej te przepisy mieć takie jak w Norwegii czy w Szwajcarii, czyli to nie jest nic takiego nienormalnego. To tak, także 80% ludzi uważa, Amerykanów uważa, że muszą być jakieś tam limity. No i dlaczego lewacy takiego wścieku dostają? No lewacy dostają takiego wścieku, że uważają, że to powinno być wszystko regulowane na poziomie Moskwy, czyli Waszyngtonu, czyli Komitetu Centralnego, a nie indywidualnych stanów, bo Sąd Najwyższy jedyne, co mówi, to tylko decyzje na ten temat. To muszą być podejmowane demokratycznie w wyborach i lewacy się boją. No bo jeżeli tylko 19% uważa, że można zawsze te skrobanki, no to w większości stanów po prostu stany będą głosowały 15 tygodni, powiedzmy, i to wszystko do 15 tygodni, czyli 4 miesiączki ominięte. No ale co jest straszne w tym wszystkim? W tym wszystkim jest straszne jest to, że George Floyd był czarny, no i najwięcej skrobanek mają czarne kobiety. Także populacja murzyńska w zasadzie się zmniejsza. No i lewacy już nie krzyczą o tym, że ma być równość. Lewacy doprowadzili do tego, że ma być równość rasowa, także matury. Usuwają matury, ma być równość rasowa, to usuwają egzaminy wstępne na uczelnie do koledzy. Ma być równość rasowa w aresztowaniach i wskazywaniu, dlatego zalegalizowano marihuanę, no i redukuje się pieniądze, fundusze na policję. To wszystko jest tak idiotyczne, że aż nie do uwierzenia. Różnica w bogactwie i w
i w zarobkach, no to powoduje to, że lewacy krzyczą o reparacjach dla czarnych i o większych zasiłkach dla czarnych. No ale niestety, kiedy przychodzi do skrobanek, no to lewactwo w ogóle nic nie mówi na temat tych dysproporcji, a dysproporcje są nieprawdopodobne. Pomiędzy białymi kobietami i czarnymi kobietami. Były takie badania w 2020 roku, no i to no ogólnie rzecz biorąc, to się zmniejszają te ilości skrobanek w całej Ameryce, no ale dane statystyczne z Centrum Kontroli Chorób wychodzi na to, że czarne kobiety mają 4 razy więcej skrobanek na milion niż białych. To jest po prostu nieprawdopodobne. Pomiędzy 2007 a 2016 roku, no to ilość skrobanek wśród czarnych kobiet spadła o 29%, a wśród białych o 33%. Także to jeszcze więcej niż 4 razy to się zrobiło. Pierwszy socjalista, czyli Bill Clinton, no bo to się zaczęło z Billem Clintonem, później było kontynuacja z Muhammadem Obamą, no ale w 1992 roku, kiedy jeszcze demokraci 30 lat temu byli tacy mniej więcej normalni, no to Clinton, żeby jednak połączyć tych środkowych, takich umiarkowanych demokratów i tych bardziej socjalistycznych, to było 30 lat temu, jeszcze nie było takich lewaków jak dzisiaj po 30 latach, no ale żeby połączyć ich naiwnych idiotów, liberałów i tych socjalistów, no to tłumaczył, że w zasadzie skrobanki powinny być bezpieczne, powinny być legalne, no i powinny być rzadkie. Także to wszystko dobrze, ładnie brzmi, no i to faktycznie by się przepraszam, zgadzało. No dzisiaj no to już jedna piąta Amerykanów, no czyli można powiedzieć, to jest 40% demokratów, no bo większość republikanów jednak uważa, że konserwatystów, że mówi, że muszą być jakieś tam limity, no to 40%, no to jest duża ilość, tak, także to już co innego. I wtedy Bill Clinton no w ten sposób tłumaczył, no od lat 1980, no to te skrobanki tak jest połowa. Clarence Thomas, jakby rozpatrywali te przypadki, przypatrywali się do tego, do aborcji, no to on, Clarence Thomas, no to on był czarny. Jego lewacy oskarżali, że on miał jakieś tam włosy, kład jakiejś sekretarce, też czarnej, właśnie złona, jakieś głupoty były kompletne, no ale chcieli zniszczyć go. Oni po prostu, lewacy nazywali go, że jest wujem Tomem, a to jest bardzo obraźliwe. Jeżeli ktoś czytał Chata wuja Toma, no to wie, o co chodzi. No w każdym razie w 2019 roku, no to on jak wyjaśniał sprawę, no to on powiedział, że w nowym roku są pewne tereny, czy dzielnice czarnych, gdzie dziecko ma szansę, większą szansę, że będzie skrobanka niż to, że będzie urodzone. No i w tych rejonach czarne kobiety miały 8 razy częściej skrobanki niż białe kobiety w tych dzielnicach. Także to jest makabra. Po prostu to jest morderstwo czarnych obywateli amerykańskich. No i te badania pokazywały, że
No to duża jest różnica w populacji. Ta populacja po prostu się zmniejsza. No, my patrzyli na podstawie Pensylwanii, no to tam były badania z 2018 roku, no to liczby pokazywały, że było ponad 60 tysięcy wcześniejszych śmierci wśród białych i 21 wśród czarnych. No, trzeba pamiętać, że czarnych w Ameryce jest około 12%. Także 60 tysięcy względem 20 tysięcy, no to nie są prawidłowe proporcje, no bo to powinno być około powiedzmy 9 tysięcy czarnych, no ale z tej przedwczesnej śmierci, no to wyliczyli, że wśród białych aborcji było 24%, a wśród czarnych było 63%. Także to jest po prostu jakiś Auschwitz, to jest ośrodki zagłady. No i oni z dumą tłumaczą, że to jest prawo kobiety. No, narodowo wśród czarnych kobiet te skrobanki, no to jest więcej skrobanych niż młodzieży, która nie dokończy szkoły średniej, czarnych, którzy są aresztowani, wysłani do więzienia, no oraz czarnych, którzy są zamordowani. No to są makabryczne liczby. Ci, co mówią, że są za wyborem, ten pro-choice, no to mówią, że to wszystko jest z biedy, dlatego, że samotna czarna kobieta to będzie miała bardziej, częściej skrobankę niż białe kobiety. No i z reguły czarne kobiety mają mniejsze dochody, no ale na przykład wśród innych mniejszości, powiedzmy hiszpańskojęzycznej, no to hiszpańskojęzyczni mają mniej tych skrobanek. No, jest kwestia małżeństwa też. Ludzie książki piszą, opracowania. W latach 1930, 40, 50, no to czarni byli bardzo religijni. Chodzili do tych swoich zborów, śpiewali. W latach 1950, 60 socjaliści, komuniści amerykańscy po prostu doszli do wniosku, że jeżeli będą mieli 90% poparcia czarnych, to zawsze będą wygrywali, no bo to jest te 12% społeczeństwa, czyli tam 9% społeczeństwa decyduje, bo biali się dzielą pół na pół, a te 9% po prostu dodaje to wszystko. No i badania są takie, że czy małżeństwo jest tylko dla białych. No i wygląda na to, że małżeństwo jest dla białych, a dla czarnych niestety im się nie za bardzo udaje. No i te samotne kobieta z nieplanowaną ciążą, no to będzie miała skrobankę dwa razy częściej niż kobieta, która jest zamężna, a wśród czarnych jest jeszcze więcej, trzy-czterokrotnie więcej. Ironia sytuacji jest taka, że jako grupa samotnych kobiet czarnych, no to one będą miały mniej skrobanek, ale jest tak strasznie dużo samotnych kobiet, że liczby są nieprawdopodobne. No i chęć małżeństwa została zabita, no bo teraz państwo płaci takie duże pieniądze, że tam 85% dzieci, które się urodzą, murzyńskie, 85% dzieci czarnych po prostu nie ma ojca, no bo to się bardziej kalkuluje. No i to się kalkuluje, no ale ogólnie dla społeczeństwa to jest nieprawdopodobne.
No wydawałoby się, że wszyscy ci aktywiści lewacy i wszyscy ci politycy i wszyscy te elity medialne, no to powinny zacząć myśleć o równości i jakiejś takiej sprawiedliwości, no bo przez dziesiątki lat to nauczają wszystkich, jakie to jest ważne, czarne życie, te organizacja powstała, czarne życie znaczy, no szefowa pierwsze co zrobiła, no to kupiła jeden dom za 6 milionów, drugi dom za 4 miliony, tam balangi jakieś robili. No ale to tłumaczą, że czarne życie tak znaczy, no ale to jest nierówność. To wszystko, wszystkie te skrobanki i te decyzje Sądu Najwyższego, no to pokazują, że jest nierówność. Jak się popatrzy na biedę wśród czarnych, no to bieda jest mniej więcej o 1/3 większa niż wśród białych przez ostatnie 30 lat, ale wśród zamężnych, czy wśród małżeństw czarnych, no to małżeństwa, jeżeli czarne są małżeństwa, no to oni mają lepsze wyniki, są bogatsi niż średnio, niż nawet biali. Także to też jest duża różnica. Bieda jest około 5-6% wśród rodzin. Także rodzina murzyńska, tak samo jak i rodzina biała, jakoś powoduje to, że byłoby im lepiej, ale aktywiści jednak nie propagują tego. I to jest właśnie to smutne. Także to trzeba by było szczerze porozmawiać na temat tego zachowania lewaków w stosunku do małżeństwa, no i samotnego wychowywania. No, chrześcijaństwo jako takie zostało zniszczone. No i dlatego są rezultaty w sumie, jakie są. Ten brak odpowiedzialności osobistej, jakieś antyspołeczne zachowania. Partia Demokratów, Socjalistów, no to ona ustawiła to wszystko w ten sposób, że unikają rozmowy na ten temat. No i wszystko jest później interpretowane czy wykrzykiwane, że to jest rasizm. Całe te skrobanki, no Ameryka poparła wszystkie te ruchy społeczne, no bo to wszystko szło w kierunku życia, lepszego życia, to wszystko, wszystkie te zmiany były, bo była walka o życie. Teraz lewacy postawili na śmierć, no i to nie pomaga. Ani nie będzie lepiej w listopadzie, ani będzie za 2 lata lepiej w listopadzie. Tak, że trzeba by było o tym porozmawiać. Lewactwo nie chce rozmawiać i lewactwo zawsze wykrzykuje. Wykrzykuje, teraz chodzi, poszli pod domy sędziów, żeby po prostu zmusić i zaszczuć. To nie jest demokracja, to nie jest normalne. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. No ale rozmawiajcie. Rozmawiajcie też z przeciwnikiem. Starajcie się ich zrozumieć. Nie da rady ich przekonać. No ale jednak w Ameryce, no to argumentem to jest to, że Mississippi to nie jest gorsze niż Norwegia czy Szwajcaria. I argumentem jest to, że jednak Stany powinny być niezależne i zdecydować o tym, co chcą robić. No, ludzie mają prawo przeprowadzać się i mogą mieszkać gdzie chcą. Nie ma meldunku, nie ma przymusu. Także demokracja musi być zachowana. Konstytucja na pewno nie wspomina o skrobankach, wspomina o różnych innych rzeczach, no ale ciężkie są czasy. Przekaż dla socjalistów, co głosowali na Bidena.
no widzicie, co się dzieje. My, mam nadzieję, że rozumiecie, że tą, te ceny, które płacicie za jedzenie, za benzynę, cała ta sytuacja na Ukrainie, to jest powodem było to, że Ameryka wyszła z Afganistanu i rozbestwiła Bidena. Mississippi, takie same jak Norwegia i Szwajcaria, to pamiętajcie o tym. Zdrowia dla normalnych.